We wtorek rano wspólne działania policjantów bydgoskich, poznańskich i warszawskich pozwoliły na zatrzymanie 26 mężczyzn, którzy trafili do policyjnych komend. Z Bydgoszczy dotychmiast pojechała grupa prokuratorów, która po analizie materiałów dowodowych przedstawiła 24 osobom zarzuty naruszenia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, głównie w zakresie wtargnięcia na płytę boiska, rzucania różnymi przedmiotami w kierunku osoby i ochrony. Niektóre z tych osób były przy tym zamaskowane szalikami lub częściami garderoby, co dodatkowo podwyższa karę do 5 lat więzienia. Wobec 11 podejrzanych z Warszawy i okolic oraz wobec 12 podejrzanych z Poznania i województwa wielkopolskiego prokurator zastosował policyjne dozory oraz zakazy stadionowe, które będą obowiązywać nawet podczas Euro 2012. Dziś do bydgoskiej prokuratury doprowadzony zostanie 20-latek, który jest podejrzany m.in. o zniszczenie telewizyjnej kamery. O jego losie zdecyduje prokurator.